with bib number 17 representing Poland, Jan Ciopło. Und jetzt bei 2:25, meine Damen und Herren. Pozostałymi zawodnikami. Klemens Murańka, trzeci z biało-czerwonych na belce startowej, 201 metrów, skoczył dzisiaj w serii próbnej, o 1 metr poprawił rekord życiowy, poprzednio ustanowiony tu w Planicy w 2012 roku. Oj, teraz świetnie, no znakomicie Klemens, brawo! Nie tak piękne lądowanie jak Kamila przed momentem, ale odległość rewelacyjna. Nowy rekord życiowy Klemensa Murańki, 221,5 metra. Druga odległość pierwszej serii konkursowej. No i wiadomo, że będzie prawdopodobnie na pewno na drugim miejscu. Więcej odjętych punktów za kryształowej kuli. Adam Małysz walczy o podium. Kolejne podium w karierze w drugiej setce skoków ponad 200-metrowych reprezentanta Polski. 213 metrów w pierwszej serii. Trzecie miejsce Adama Małysza. Bardzo dobra prędkość na progu. Będzie daleki lot Polaka. Będzie bardzo daleki lot. Jest chyba nowy rekord Polski, proszę Państwa. Świetna próba Adama Małysza. Fantastyczny lot Polaka. Tak jest. 230,5 metra. Najdłuższy lot, jak kiedykolwiek polski skoczek wykonał. 230,5 metra, nowy rekord kraju. 53, 56 forskjellige hoppere fra 15 forskjellige nasjoner. Vi skal ha med 40 stykker til første omgang med start klokka 4. De 10 beste i skiflygingsverdenscupen forhåndskvalifisert. Skal vi få enda et langt hopp her, selv om vi har gått ned på fart. Og det Andrej Stekala fra Polen, som absolutt gruser sin personlige rekord fra 198 til 235. Ja, nå det nydelige forhold her i Vikersund. Det ikke et topphopp. Vikersund bije niemal w każdym skoku rekord życiowy. Dzisiaj w serii próbnej bardzo spokojnie, 195 metrów, ale przecież pamiętamy wczorajszy konkurs, 12 miejsce Kuby Wolnego i szczególnie ten pierwszy skok, po którym zajmował piąte miejsce, 235,5 metra, co jest jego nowym rekordem. No teraz musiałby znowu pobić swój rekord życiowy. 237, tyle pokazuje komputer. Kuba ładnie, daleko i pięknie! Ależ otwarcie biało-czerwonych tego konkursu, okolice 240 metrów, no wysokie noty, bo muszą być wysokie noty za ten znakomity skok. 237,5 metra, a więc nowy rekord życiowy Jakuba Wolnego. No on jest niesamowity, ze skoku na skok lata. Zobaczymy, jak Maciek sobie poradzi. Ponad 1,3 metra na sekundę wiatr pod narty, więc bardzo dobre warunki dla Maćka Kota. Maciek! I teraz daleko, za te dwie czerwone linie. Ładnie złapał to noszenie, pięknie! Jest! Znakomicie! Kapitalny skok, wykorzystał do końca te warunki. I co ważne, ustał. 244,5 metra Maćka Kota, ależ odpowiedź biało-czerwonych w mistrzowskim stylu. To, co wyprawiają tutaj nasi zawodnicy, 240. Trzeci w Pucharze Świata w lotach, czwarty w Planica 7, czwarty w Pucharze Świata. Bardzo dobrze skakał będzie tutaj daleko. I drużynie, chociaż podparł skok, teraz znowu bardzo daleko, ale bez podpórki. Znakomicie, brawo.
Brawo Piotrek, 245,5 metra to był rekord życiowy z Vikersund. Czy będzie poprawiony przez Polaka? Na pewno przeskoczona wielka letalnica, 248 metrów. Fenomenalny nowy rekord życiowy Piotra, w dodatku bez